słuchajcie, sytuacja jest trochę tragiczna. Witam Was, tak oczywiście, na kanale Projekt PhotoVisions. Ja jestem Adrian. Teraz nagrywam z komórki, bo tylko ona daje radę w tej ciemności coś nagrać sensownego. Wyjechałem, żeby upolować burzę, zrobić jakieś zdjęcia. Natomiast widzicie, że wielkość tej burzy, szybkość przemieszczania się troszkę mnie zaskoczyła. Niestety w tym momencie jestem uwięziony w samochodzie na polach niedaleko Olsztyna. Chciałem mieć widok tam z przodu na tą wysoką wieżę. Trochę mi zasłania... Trochę mi zasłaniają drzewa, natomiast wcześniej stałem tam bliżej, właśnie pod tym drzewem, ale stwierdziłem, że trochę to niebezpieczne stać tak blisko drzewa. I powiem Wam, że jest kosmos. Taka burza to naprawdę, już dawno takiej burzy nie widziałem. Teraz zmniejszyłem ogniskową. Co to było? Więc jest ciemniej, natomiast wszystko, jak widać, widać jak na dłoni, gdy uderza piorun. Tutaj jestem w bezpiecznej odległości od wszystkich drzew. Przed chwilą zatrzymał się samochód sprawdzić, czy wszystko tu ok. No, myślę, że ok. Teoretycznie samochód jest bezpiecznym miejscem podczas burzy. Z wyładowaniami. Mam nadzieję, że to jest prawda. No i nawet jeśli jakieś drzewo tutaj w okolicy się wywróci, to nie powinno mnie przygnieść. Trochę dramatyzuję może, ale już parę gałęzi na drodze tutaj minąłem, połamanych. Liczę teraz na to, że jeśli już ta burza przejdzie na Olsztyn, deszcz się dosyć szybko skończy i będę mógł wyskoczyć tutaj z aparatem. Jeszcze być może coś upolować. Ale niestety przy tym wietrze, przy tej ulewie, co jest teraz, nie da rady. Wiem, że nic nie widać. Bardziej, że troszkę mi już szyby parują. Musiał włączyć silnik. No, powiem szczerze, że takiej burzy to już dawno nie widziałem. Jest grubo. A czy mi się uda dzisiaj coś nakręcić, to nie wiem, słuchajcie, bo miałem nadzieję gdzieś ustawić się ze statywem i pochodzić nadchodzącą burzę, natomiast już było zbyt późno w momencie, gdy wyjeżdżałem z domu i wpakowałem się w sam jej środek. Liczę teraz tylko na to, że ona przejdzie po prostu i jeszcze z dystansu coś będę mógł pofocić. Ludzie jeżdżą, mam nadzieję, że mnie widzą. Mam światło pozycyjne włączone. Błyska się to centralnie nad nami. Słuchajcie, kilka razy się błysnęło tak blisko, że nie wiem, w odległości kilkuset metrów od samochodu, jak jechałem. Sorry, że z ciemności do Was gadam, natomiast no wiecie, no inaczej się nie da w tych warunkach. Inaczej się nie da. Natomiast zaraz zmienię sobie, żeby było troszkę jaśniej. O, złapie mi ostrość. No, pięknie. Pięknie, szkoda, że tak leje. W innym wypadku mógłbym zaryzykować sobie tu postawić aparat przy samochodzie, schować się do samochodu, ustawić sobie timelapsa i by się robiło. O, no to było piękne. No, tak więc słuchajcie, no, miałem nagrywać coś z terenu, to nagrywam. Akurat fakt, że jest to z takiego terenu burzowego i po ciemku, no to już szczegół.
Co u mnie słychać? Żyję. Czekam na fajne warunki, czekam na więcej czasu, na możliwości wyskoczenia gdzieś. Tak więc przy okazji, jakbyście zastanawiali, czemu nie ma filmów ostatnio, po prostu nie miałem wam nic ciekawego do pokazania. Niestety. Z materiału wideo myślałem trochę o odgrzebywaniu moich relacji komórkowych z Islandii, coś sklecenia z tego, natomiast wymagałoby to dużo narracji, byłoby to główne pokazy zdjęć. Nie wiem, czy taki format by się przyjął. Tak więc siedzę sobie, oglądam, troszkę jeszcze pokręcę. Mam nadzieję, że nie walnie tutaj w to drzewo przed nami gdzieś, bo chyba nie wrócę z czystymi majtkami. Okejos. Włączę się jeszcze na pewno, żeby zdać relację. Natomiast wy tu chwilę sobie jeszcze popatrzcie. Niestety wycieraczki muszą działać, bo inaczej nic by nie było widać. Błyska się głównie między chmurami, mam wrażenie. Gdzieś tam właśnie się dzieje cała akcja nad nami. O! Mam nadzieję, że to się nagrało. Cała akcja dzieje się nad nami. Słuchajcie, ja jeszcze spróbuję ustawić tutaj mojego DJI-a, chociaż on w tych ciemnościach praktycznie chyba nie da rady. Ale zobaczymy. Tak więc ja się na razie wyłączę. Póki się jeszcze ładnie błyska, to spróbuję coś nagrać. Niestety na zdjęcia w tych warunkach nie ma szans. Ale może z jakiejś stop klatki uda się coś wyciągnąć. Jeszcze coś z tego będzie godnego pokazania, może nawet. Ale się nade mną błyska, totalnie nade mną. Zmieniłem miejsce, podjechałem tutaj. Jest taki przystanek, ja tu kręciłem kiedyś film a propos zdjęć na polach. Mówiłem, że fajnie byłoby porobić widok na, tam na wieżę, jak walą w nią pioruny. Coś takiego będę chciał właśnie zrealizować. Już prawie przestało padać, natomiast jeszcze mocno się błyska. I to naokoło się błyska. Trochę się obawiam tutaj stać. Jest takie wielkie drzewo. Ale zaryzykuję chyba. Rozstawię na razie przez uchylone okno. Będę robił przez okno w tamtą stronę. W samochodzie zawsze troszkę bezpieczniej będzie. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale aparat jest. Chęci są, no zobaczymy, kto nie ryzykuje, ten nie ma kadrów chyba. Jeszcze się tak czasem błyska fajnie, o. Ale przez tą szybę wiadomo, że kiepsko widać. Tu jest widok na wieżę, niestety stoję jeszcze dosyć blisko tych drzew tutaj. Troszkę kiepsko, natomiast taki kadr szeroki bym dał. O, coś tam się jeszcze dzieje, no coś można by złapać. Ja myślę, że zaryzykuję, podjadę troszkę bliżej jeszcze tam na górkę i tam spróbuję się ustawić, tak więc zobaczymy. No, muszę wam powiedzieć, że chyba mam fotę, po którą tu przyjechałem. Pokażę ją wam na sam koniec. Jeszcze gdzieś się w oddali błyska.
ale jedno uderzenie w wieżę przegapiłem. Znalazł się między moim interwałem pstrykania, bo nie miałem czasu ustawić właściwego interwału do zdjęć, więc pstrykam ręcznie. No i niestety między jednym a drugim odpaleniem migawki akurat nieźle walnęło w wieżę. Co ciekawe, chwilę przed uderzeniem te czerwone światełka wszystkie zgasły. Cała wieża zgasła. Sobie myślałem, kurde, co jest, jakaś awaria czy coś? I po chwili, jak pierdzielnęło w tą wieżę, chyba musiały się takie tam ładunki skumulować przed uderzeniem, że na chwilę tam jakieś systemy odcięły prąd czy coś, nie wiem jak to działa, ale ciekawe, system ostrzegawczy. Natomiast ten drugi raz, który udało mi się zarejestrować, no to nie zgasły światełka jednak, ale wyglądało to bardziej jakby, nie wiem, ta błyskawica poszła od wieży do chmur dosłownie. Zresztą sami zobaczycie. Przepiękne, przepiękne ujęcie. Myślę, że to jest coś, co właśnie sobie na dzisiaj wymarzyłem. Gdzieś tam się jeszcze błyska, mówię, ale to już niestety ta burza poszła dalej. I te dalsze błyski już są nieco rozmyte, bo chowają się za falą deszczu. Tutaj jeszcze nadal troszkę kropi, natomiast bardzo niewiele, można powiedzieć. Pstrykam te zdjęcia. Słuchajcie, no obecnie ustawiłem ISO dokładnie 500, żeby wydłużyć ten czas do 8 sekund naświetlania, chyba, czy 6? Teraz wam powiem dokładnie. Mam oczywiście manualne ustawienia fokusa. Na światełka wyostrzyłem ładnie. F9.0, 5 sekund. Tak więc nawet przy jasnej błyskawicy mi nie przepala tego obrazka. I myślę, że to się sprawdza. Mógłbym na przykład zejść do ISO 400 i jeszcze wydłużyć czas do 10 sekund na przykład. Żeby już, powiedzmy, zrobić te interwały dużo dłuższe, ponieważ jak widzicie, no niewiele co się już teraz dzieje. No i też, sorry, że nie nagrywam oczywiście z DJI, ale on kompletnie sobie nie radzi w takich ciemnościach. Ło, ładnie się pobłyskało, ale nie wiadomo gdzie. Na zdjęciu, jak widzicie, na zdjęciu też już te błyskawice są w chmurach schowane. Ale jeszcze liczę na jakieś ostatnie uderzenie w tą wieżę i będę mógł się zawijać, bo deszczyk coraz mocniej teraz pada już. Przez chwilę w ogóle nie padało. Właśnie ku pamięci muszę przetrzeć obiektyw, w razie czego jakby się zgromadziły tam jakieś kropelki. Mam swoją szmatkę pod ręką. Szybkie przecieranie ruchem kolistym, nic nie widać. Raz, dwa, trzy. I pstrykamy. I proszę o uderzenie. No, jasne. No nic, no przegapiłem jeden naprawdę fajny piorun. Oczywiście widziałem ich dzisiaj dziesiątki, ale siedziałem w samochodzie bez możliwości fotografowania. Zresztą sami widzieliście, co się działo na niebie. Istne stroboskopy. Teraz wygląda, jakby ta burza już tutaj się nad tym Olsztynem wyładowała. Bo dalej już tych odległych błysków też nie widać zbyt często. I co? No i tak to jest, moi drodzy. I chyba to by było na tyle. Bo zaczyna mocniej padać deszcz. Zwijam sprzęty. Jadę do domu. No, muszę zobaczyć to zdjęcie na dużym ekranie. Mam nadzieję, że jest wszystko ostre i będzie ok. Ale nie zdziwię się, jak będą części rozmyte, bo no mówię, to było takie dosyć spontaniczne jeszcze. Nie spodziewałem się tego. I być może coś tam będzie rozmyte, ale mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że autofokus dobrze ustawiłem. Oczywiście wszelkie stabilizatory obrazu wyłączyłem, żeby nie rozmywały mi podczas długich czasów naświetlania. No i teraz już pada, więc to powietrze też
zmienia swoją przejrzystość, jak jest już dosyć silny deszcz. Ale mówię, no kilka razy dzisiaj mega blisko walnęło. Nawet siedząc w samochodzie bardzo głośno słyszałem grzmot, który w zasadzie od samego błysku dzieliła, nie wiem, może jedna sekunda. Mówię, kilkaset metrów od samochodu waliło. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj po drodze droga, no myślę, że przejezdna w sumie, bo jeżdżą samochody co jakiś czas, nie zalało tak jak ostatnim razem, kiedy mi akurat w Olsztynie nie było, byłem na festiwalu tutaj nieopodal. Jak była tutaj normalnie, o kurczę, no i nie mam. A widzicie jak to jest? Między interwałami. Ajajajajaj. I właśnie no, pod moją nieobecność była tutaj mega burza, która trwała chyba od 2 do 5 rano, pozalewało wszystko. Spadła niesamowita ilość deszczu, niebo błyskało się jak stroboskopy na dyskotece. No i tylko, że no, podejrzewam, że też bym wtedy nic nie zrobił z powodu potężnego deszczu. Jeszcze coś tam widać się błyska, ale już ta burza chyba się na tyle oddaliła, że niestety wieża już nie ściągnie. Tutaj nic rewelacyjnego. Okej, moi drodzy, słuchajcie, ja się będę żegnał z wami. To taki spontaniczny wypad, bardzo spontaniczny wypad. Bo akurat usypiałem syna i zobaczyłem przez okno, jak się mega błyska na horyzoncie. Dobrze, miałem sprzęt spakowany i baterie naładowane. Tylko chwyciłem za plecak, wyjechałem poza Olsztyn. Niestety już trafiłem w sam środek burzy. I musiałem ją przeczekać. Tak więc wypad mega spontaniczny, ale dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zdjęcie się podoba. Mam nadzieję, że może jakieś jeszcze jedno, dwa wybiorę, jeśli coś z tego będzie ciekawego. Tak więc ja was zapraszam na galerię. I spotkamy się na jakimś kolejnym plenerku. Może jeszcze przydarzy się jutro burza, bo też ma być upalnie. Ja się przygotuję, wszystko naładuję, obmyślę plan, będę pilnował. Na moim monitorze burz, na aplikacji, będę pilnował, żeby nie przegapić takiej okazji, bo kurczę, no sezon burzowy się kończy, a ja właściwie jestem pierwszy raz w plenerze w nocy podczas burzy. No tak bywa. Dzięki wielkie za oglądanie. See you. Na razie. Trzymajcie się. Hej.